Siemanko, za chwilę przekonacie się, czy udało się nam wydrążyć gwintownik, ale najpierw postanowiłem utopić kamerę. No, udało się. Dosyć długo to trwało, bo chyba z około godzinę musiałem niestety przerwać. Ale powiedzmy, nawet niech trwa to półtorej godziny, to w tym momencie i tak my możemy robić coś innego, a to się drąży. Na zdjęciach będzie dokładnie widać, że ten gwint tutaj jest nieuszkodzony. Tu mamy szczątki naszego wydrążonego gwintownika. No a tu mamy naszą elektrodę, no zużyła się ona w ten sposób. Ale efekt jest taki, jak oczekiwaliśmy, czyli mamy nienaruszony materiał rodzimy, nienaruszony gwint. Wydostaliśmy wszystkie kawałki gwintownika, tak więc teraz nie ma obawy, żeby ten gwint nagwintować do końca. Nic tutaj nie zostało. Tej pewności niestety nie możemy mieć, jeżeli mechanicznie usuwamy gwintownik, czyli na przykład wykruszamy go, czy próbujemy go wywiercić, czy wyfrezować. Wtedy te opiłki mogą tu się powbijać w te zwoje gwintu i przy następnej próbie gwintowania możemy uszkodzić gwintownik albo znowu go złamać. No i to była elektroda miedziana. Teraz będziemy robić eksperyment. Mam tu taki ołówek. Być może takie ołówki znacie. Nie ma tego drewnianego elementu, jest tylko jakby sam grafit. Ja go naostrzyłem tutaj nożykiem, pilnikiem na kształt podobny do sześciokątu. Spróbujemy w tej śrubie wydrążyć ten kształt jakby imbusa. No i potem spróbujemy to imbusem wykręcić. Nie wiem, czy to się uda. Nie wiem, czy to się w ogóle nadaje do tego, żeby tego używać jako elektrody grafitowej. No ale zobaczymy. Ok, jeszcze przed wyjściem załączę, żeby zobaczyć, jak to idzie. No a potem będę kontynuował. Teraz pierwszy raz w ogóle używam takiej elektrody, więc sam nie wiem, co się może stać. No, grafit widzę też całkiem fajnie idzie. Ładne wyładowania. Okej, test z grafitem nie wypadł najlepiej. Jak widzicie, prawie cały sześciokąt się zużył, a praktycznie nic nie wydrążyłem. No miałem znacznie większe nadzieje co do tego grafitu. Być może grafit z ołówka się nie nadaje. Ale w połowie eksperymentu okazało się, że miałem źle ustawioną biegunowość.
Nie zwróciłem uwagi. No teraz poprawiłem to i spróbujemy wydrążyć sobie taki kształt. Zrobiłem z blachy taką choinkę. No i mamy taką płytkę aluminiową, chyba 6 mm. No i zobaczymy, czy to coś z tego w ogóle wyjdzie. Ok, zrobiło się już trochę późno, tak więc przerwałem eksperyment, ale jak widzicie, jeszcze trochę i po prostu wyciąłbym ten kształt na wylot. On tutaj wchodzi dość głęboko już. Tak więc jeżeli potrzebujemy wyciąć jakiś skomplikowany kształt, to nawet przy pomocy tak wygiętej blaszki jesteśmy w stanie to zrobić. Oczywiście ja to zrobiłem po prostu zwykły model, niespecjalnie się przyłożyłem do tego, tak więc ścianki nie są prostopadłe, widzicie, tutaj trochę ścianki przybrało nam. No ale na przykład gdybyśmy chcieli robić to frezem, to byłby naprawdę problem, ponieważ element jest dosyć gruby, jak widać, a na przykład w tym miejscu praktycznie nie mamy promienia na roże, on jest minimalny. Wstawiam, że tutaj jest, nie wiem, R1. Tu ten promień wcale też nie jest znacznie większy. Tak więc, gdyby był taki detal, że promienie na roże muszą być dosyć małe, no to byśmy musieli użyć bardzo małego freza. No co by się wiązało z tym, że też byłoby sporo dłubania, żeby taki kształt osiągnąć. Jeszcze dodatkowo w aluminium, które ma tendencję do zaklejania nam narzędzi. A tutaj jesteśmy w stanie to zrobić, no akurat ja to wycinałem w aluminium, ale możemy to na przykład wykonać w jakimś bardzo twardym elemencie, na przykład w stali szybko tnącej. Jeżeli potrzebujemy właśnie wykonać jakiś nietypowy kształt, nawet typowy otwór, tak więc i tutaj nie będzie problemu. No szkoda, nie mam sześciokątu mosiężnego takiego, ani miedzianego. Być może jeszcze coś wymyślę w międzyczasie. Jeszcze do sprawdzenia mam, a to już nie dzisiaj, węglik spiekany. No i spróbujemy w nim wykonać właśnie otwór. Nie wiem, czy to się powiedzie. Teoretycznie powinno się udać. No, myślę, że na dzisiaj już dosyć zrobiliśmy, wydrążyliśmy troszkę aluminium, spróbowaliśmy drążyć grafitem, no i oczywiście udało nam się wyciągnąć ten nieszczęsny gwintownik. Tu jeszcze widzicie zdjęcia, że gwint w otworze jest oczywiście nieuszkodzony. Zapraszam Was już na kolejny film, tam będziemy próbowali drążyć w węgliku spiekanym. Myślę, że dosyć ciekawy temat, tak więc trzymajcie się, cześć!